Witaj w podróży odkrywającej sekrety wszechświata, prowadzonej przez trzy transformujące słowa i nauki Nikoli Tesli dotyczące liczb 3, 6 i 9. Przygotuj się na rozwikłanie matematycznej zagadki, która obiecuje być kluczem do potężnych manifestacji w Twoim życiu. W sercu tej zagadki znajduje się sekwencja numeryczna, którą Tesla nazwał boską: 3, 6 i 9. Uważa się, że liczby te stanowią podstawę uniwersalnego wzoru, który przekracza prostą matematykę, sięgając fundamentów stworzenia i istnienia. Zgłębiając tę ideę, zauważamy, że pewne wzory numeryczne powtarzają się w fascynujący sposób. Na przykład dodając liczby w cyklu binarnym 1, 2, 4, 8, 7, 5 zauważamy, że wyniki podążają za przewidywalnym cyklem, wykluczającym w sposób niezwykły liczby 3, 6 i 9. Tesla postulował, że te specyficzne liczby łączą wymiary, otwierając drzwi do pola nieskończonych możliwości. Wyobraź sobie wpływ tego połączenia. Cokolwiek sobie zażyczysz, może zostać przyniesione do istnienia. To jest ukryta moc liczb 3, 6 i 9. Co więcej, trzy mistyczne słowa Ja jestem służą jako portal do tej samej kreatywnej energii. Kiedy wypowiadasz Ja jestem nie mówisz tylko powierzchownie o sobie. Przywołujesz istotę swojego istnienia i zdolności twórczej, to rozpoznanie wykracza poza imię, jest uznaniem Twojej fundamentalnej natury jako istoty o nieskończonych możliwościach. Te słowa i liczby uczą nas o mocy, która tkwi w świadomości i mowie. Za każdym razem, gdy afirmujesz się poprzez ja jestem, wybierasz rzeczywistość, którą pragniesz manifestować. Niezależnie od tego, czy jest to ja jestem obfitością, ja jestem dostatkiem. Czy jakakolwiek inna pozytywna cecha definiujesz swoją rzeczywistość? Niestety wielu ogranicza się poprzez przeciwne stwierdzenia takie jak: Ja jestem ograniczony, lub: Ja jestem biedny, nie zdając sobie sprawy z autodestrukcyjnej mocy tych słów. Zachęcam cię więc do medytacji nad stronami mojej książki Kody Manifestacji, zwłaszcza nad tymi, których numery stron sumują się do 3, 6, 9 lub 7. Te liczby, jak wykazano, niosą ze sobą szczególną częstotliwość, która może odblokować głębsze warstwy zrozumienia i manifestacji. Na końcu tej eksploracji nie tylko lepiej rozumiemy liczby i słowa jako narzędzia kreacji, ale także jesteśmy wezwani do świadomego wykorzystania tej mądrości na naszą korzyść. Jeśli jesteś gotowy na te transformacje, podążaj za linkiem poniżej i rozpocznij swoją podróż odkrywania i manifestacji. Podziel się swoimi postępami i odkryciami, a razem odblokujemy sekrety wszechświata. Na początek, dostrzeż znaczenie krystalicznej jasności w swoich pragnieniach. Stwórz precyzyjną reprezentację mentalną tego, co pragniesz przyciągnąć do swojego życia. Głęboko zastanów się nad tym. Mając tę wyraźną wizję, skondensuj ten cel do trzech potężnych słów. Pamiętaj, że ja jestem, to nie tylko afirmacja, to most do świadomości, którą wybierasz teraz. Przykłady mogą obejmować: Ja jestem obfitością, ja jestem wglądem, ja jestem miłością. Po zdefiniowaniu swoich trzech kluczowych słów powtarzaj je z pełną koncentracją przez 18 sekund każdej nocy, zanim pójdziesz spać jak spokojny mantr. Po tej afirmacji przez kolejne 18 sekund ogłoś: wszystko jest uporządkowane we wszechświecie. Ta praktyka, trwająca w sumie 72 sekundy, powinna być również powtarzana przy przebudzeniu i w spokojnym momencie dnia. Zobowiąż się do tego rytuału na 63 dni lub do momentu, aż poczujesz głęboki spokój i wdzięczność, wewnętrznie rozpoznając, że Twoje pragnienie jest harmonizowane przez wszechświat. Wiesz, że ta praktyka wzmacnia Twoje połączenie z intencją. Moc manifestacji zachodzi w dwóch kluczowych etapach: pierwszy, gdy mentalnie i emocjonalnie łączysz się ze swoim pragnieniem, i drugi, gdy podejmujesz konkretne działania, gdy pojawiają się możliwości. Mam szczerą nadzieję, że to wyjaśnienie było jasne. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę, okaż swoje wsparcie poprzez polubienie, subskrybuj, aby otrzymywać więcej treści i włącz dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia. Twoja obecność tutaj jest częścią większego celu. Serdecznie pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na Twoje relacje o tym, jak ta praktyka odmieniła Twoje życie. Do naszego kolejnego spotkania.